Siemanko. Siemanko, siemaneczko. Witam was w kolejnym tym, no, scenariuszu. Słuchajcie, pootwieram szkolejki, bo podnosiłam im ceny. I zaraz się weźmiemy za budowanie tutaj różnych rzeczy. Także co, ja uruchamiam czas. Na razie leci na jedynce, a ja się biorę za budowanie. A może za zatrudnianie ludzi. No, trzech nie mówiłam, dobra, nieważne. Z dwóch mechaników, z dwóch stróży. I z dwóch ziomków, dobra. Ziom. Jak to się im zaznacza? O, w ten sposób. Dobra, to. Ty masz to. Nie. Tak, teraz. Ty ziomek będziesz miał. Trzeci będziesz miał to, a czwarty sobie będzie sprzedał nas wszystkich. Ja w ogóle nie słyszę muzyki z gry, wiecie co? Wy słyszycie muzykę w grze? Słyszycie? To czemu ja nie słyszę? A może... Może kino dlatego, że masz przyciszone. To wam jeszcze trochę grę przyciszę. Dobra. Mówię, co mi się dzieje w ogóle z muzyką w grze? Dobra, bierzemy się za budowanie. Nie, naprawdę miałem takie wytyfy, a to przecież ten. Ała. Pierwszy co bankomat, otwórzmy od razu. Nie, może tak w drugą stronę ta informacja. Pierwsza pomoc nie ma jako takiego wejścia. I kibelek, jakby mi się chciało sikać na samą myśl o tym, jak ten park jest zajebiaszczy. Dobra. Teraz tak, tu chodzi sporo ludzi. Trzeba by było ludzi przyciągnąć tutaj. Trzeba mi tu będzie jakieś sklepy pootwierać. Może tu im postawimy sklepy? Mogę skasować kaktusa, mogę. Tego też. I tu im zrobimy sklepy. Steakhouse. Ja mam zajebiaszczy talent do kolegi. Dzisiaj go będziemy dalej oczywiście rozwijać. Lemoniatka. Budeczka piwna. Czemu nie mogę tutaj tego postawić? No dobra, postawimy to z tej mąki. W sumie te pióro pusze postawimy też na wejściu. I kapelusze. Gdybyście chcieli kupić to, żeby mieli. Okej. Okay.
otwórz. Nie to. Już ktoś zżyga, no nie wierzę. To otworzyłam tak. Dobra. Myślę, że będzie ten live na YouTube. Dodatkowo odpowiadałam wczoraj na to pytanie. I tak czytałam. Że ja bym to wejście chciała tak zrób. Aha, nie mogę? No dobra. Wiecie co, skasujmy sobie to, postawmy gdzieś dalej. Otwórz. Dajmy dolara. Nie polski termin, dzięki Bogu. Dobra. To jest otwarte, otwarte, dobra. W ogóle wam pokażę, jakie mamy ten. O! Totalny miesięczny zysk już mamy. Fajnie, miło. Miło mi to widzieć. Spirals na razie zostawmy. Weźmy sobie, pootwierajmy, wiecie, to co jest takie klimatem pasujące. O. 50, otwórz. O co może chodzić w tej grze? Budujemy parki rozrywki. Też widzę coś klimatycznego. Nie mam zielonego pojęcia, z którego roku jest ta gra. Ej, wiecie co? Odpuśćcie sobie te tematy maturalne, proszę was. Dobra. Jeszcze taki klimacik. Dwa 50 otwarte. Dobra. Czy coś jeszcze? O, jakieś show. Jeszcze nigdy tego nie robiliśmy. Znaczy, w sensie show nie robiliśmy takiego. To dawaj. Siemka, siemka tym, co przyszli. Znaczy, u mnie na dworze jest ciepło, ale w domu zimno. Moja spółdzielnia przecież nie pomyśli o tym, że komuś może być zimno teraz. Fajnie by było, gdyby
zechcieli na przykład łaskawie zrobić nam ten coś takiego, co by ciepło było. Na początek, zanim sobie wybudujemy naszą kolejkę, czy naszego roller coastera, przejedziemy się tam. Cyk. Ja w ogóle nie oglądam telewizji. Jak fajna kolejka, jak mi się podoba. Kingoszka, za dużo Simsów. Taka krótka. Zobaczcie, wygląda jakby tu było nie wiadomo co. Jedziesz chwilę i nara. Dobra, bierzemy się za budowanie naszego roller coasterka. Chyba tutaj sobie go walniemy. Dobra, tylko jaką? Czy my chcemy giga coaster? Brzmi fajnie. Zróbmy to w drugą mańkę. Nie, za długie. Ja nie lubię aż tak długiego podjazdu. Dobra. Okej. Poczekajmy sobie z takimi rewelacjami. Tak w ogóle to pójdźmy sobie test kolejki. Przynajmniej będziemy wiedzieć, czy gdzieś podjedzie, czy nie. O. Teraz coś takiego może być. Taka kurwa to nie przejdzie. Brzydko mówiąc. Nie, musimy na początek skręcić. Prosto tylko. Aha. W tą też nie skręcę. Nawet małym zakrętem. O kutwa. No zawsze oglądam u Wojtka odcinki z roller coaster. Jak ta kolejka testuje się? Hallo? Hallo? Kolejka mnie olewa. Nie, to nie wjedzie, nie ma w ogóle opcji. Możemy wziąć kredyt? O kutwa. Oj, słabo.
Nie, ty nie skręcasz mi tutaj. Tylko stąd już jedziesz prosto. No nie do końca stąd. Dobra. Prosto. To. Dobra, teraz jeszcze jeden podjazd w górę. Teraz ostro w dół. I co jest? Za ostro w dół. Nie, jedno ostro w dół musi być. Come on. Gro, współpracuj ze mną. Szlak. Musimy to zrobić wyższe, wiecie? Teraz w dół, ostro, słabiej. I teraz już tego nie mogę postawić. Zajebiście. O, ale teraz będę mogła. Nie mogę. Tylko, że zobaczymy, czy on w ogóle pod to wjedzie. Weźmy sobie prędkość wyciągarki, gdzie tu jest, tutaj na maksimum. Nie wiedzę, kurwa, wiedziałam. Aha. No to jest od razu w górę, no kurwa. Zróbmy to tak. Teraz srogo w nie tak. Srogo w dół. A, nie w tą stronę w ogóle. Teraz tego nie postawię, tego nie postawię. O, tego nie. Kurwa, nie, to czekajcie, to trzeba wykręcić. O, póki co jedzie. Czy teraz w tą podjedzie? Jak to? Ja w ogóle na pauzie, jestem zajebista. Jestem zajebista. O, ja wolę. No come on. Jak ja mogłam tego nie zauważyć? A ty, Kingoszka, zamiast mi zwrócić na to uwagę,
To jeszcze, kurde, mnie tu wrzucasz. A grę kupiłam za 2 klucze do Team Fortress. Jeszcze później to trzeba będzie jakoś skończyć w ogóle, to też będzie kosztować. O, czekajcie, w końcu możemy to postawić. Zobaczmy, czy... czy podjedzie. Podjedzie, słuchajcie, nie jest źle. Czy jest w ogóle jakaś możliwość skończenia automatycznego? Pewnie nie ma. No nie, no nie znajdzie. Nie oszukujmy się. Co bym skręcił w ogóle w drugą? Jaka lipa. Prosto ten wagonik, prosto. Spoko, będziemy tą kolejkę jeszcze pół roku robić, ale co tam. Aha, czyli nie mogę tego tutaj postawić. Czemu mi to wygięte robi? Czy nie, to chcę, to chcę. Teraz nie ma funduszy, czy to tu nie może stanąć? Bo jeżeli bym tak mogło o tym zrobić sobie na dół. O, dobra. Spoko, jeszcze chwila. Mam platinium. Nie, no come on. I tak mi kasa nieźle rośnie. Nie wiem, dorobimy sobie jeszcze do zakończenia. Nie w tą. A teraz to zakończysz? Też nie do końca, no nie. No to jeszcze chwila. Ty nie, ziomek, teraz prosto. I nie mam funduszy. Nie, bo chcę tutaj jeszcze, wiecie, coś na koniec podrzucać, coś takiego fikuśnego, nie? Także no, musimy czekać, no dałam dupy masakrycznie. U mnie masz normalnie. O. No come on. Dobra, i zaraz zrobimy, mam nadzieję, normalne połączenie kolejki. Dobra. Ile to mnie będzie kosztować? To jest 800 pisz... O kurwa. No dobra. Nie no, kolejka nie wygląda jakoś... Czy no jest intensywna, ale jakoś tak nie przesadzałabym w ogóle.
Nie, 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 nie! Dawaj mnie to. Skąd ja wezmę te 957? Ale wziąłem sobie kredyt na chilloucie! Ja wolę. Na razie nie mam planów na wakacje. Dwa. Moi pracownicy? O krap, o krap. Dlaczego mu nie mogę dać szkolenia? Dobra, w dupy z nim. Jak chce, to nie chce rzuci. Czy ja mogę na razie olać tą kolejkę? Masz szkolenie, nie, masz dwa, nie odchodź. Ziemek, ja w ogóle teraz nie mam kasy, no. Ty, kurwa, szkolenia wymyśliłeś. Co za człek. Jak to się wracało do trybu budowania? A jak to się robiło, że się budowało again? Kurwa. Ej. Nie mogę. Wykończy się zaraz. O. No zbliżamy się powoli już do tych 900. No dawać mi tą kasę, kurwa. A tak wiecie co, tak patrzę na ten czat i tak się zastanawiam, wy chcecie tego live'a, nie chcecie? Bo zaczynacie powoli przeginać. A wiecie, że u mnie takie rzeczy się kończą szybkim zakończeniem live'a. Dobra. Zaraz się okaże, że kolejka jest chłowa. Aha, nie mam kasy. A. Jak to zrobić? O, tak. Damy sobie cenę. No 5. Przejedźmy się tym cudem. Nie tym cudem. To jest moja? To jest moja. A jestem na przyspieszeniu czasu, dlatego tak hula, nie? Dobra, czekajcie, one more time.
chwila nie. Powiem wam, że srogo. Też myślałam, że to takie szybkie. No i końcóweczka spokojna, dobra. Co oni o tym myślą? Co? Medium. No dobra. O! Dobra, co my mamy tutaj? Ktoś mi może powiedzieć, o co chodzi w tym pierwszym? Jeszcze muszę jeden... cztery... trzy roller coastery... z czwu... Kurwa, no coś muszę tu wykminić. Czy nie, no otwórzmy to. Nie, muszę jej dodać intensywności, no, na bank. Jaka lipa. Nie! Kurwa, czy ja to mogę cofnąć? Czy ja to mogę cofnąć? Spłacić pożyczkę. O kurwa, przecież tego to ja nigdy nie spłacę. Ja pierdolę, nie. 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 Kurwa. Kurwa, ja pierdolę. Ten jest jakiś tańszy, o. A ten jest bez tego, ja pierdolę, no nie. No po prostu, ale takie rzeczy tylko mnie się mogą zdarzyć, naprawdę. Nie, no nie będę teraz spłacać pożyczki, no bo nie wybudujemy znowu... Chociaż nie, jeżeli spłacę teraz pożyczkę, to mi się wbije ten, a za to jest chyba nagroda finansowa, o ile dobrze pamiętam. Dobra. I teraz sobie bierzemy kolejną pożyczkę. I co my tutaj musimy zrobić? Bo przecież to jest niewykonalne. Za blisko. O, jeden dalej było. Nie w tą mankę. Nie, kurwa, no załamałam się, nie? Nie, robimy inną kolejkę. Kurwa, ja pierdolę, jebane w dupę, gówno. Czy ta jest normalna, ma łańcuchy? Nie, ta jest popierdolona. A ta ma łańcuchy? Nie ma. A ta? Ta też nie ma. Kurwa. To też nie ma. Kurwa.
Nie, no po prostu, ale to był fail roku normalnie. Czekajcie, bo już nie pamiętam, które sprawdzałam, a których nie. Turbobajki na pewno nie mają. To czasem nie miało? Ej, to powinno mieć. Czemu to nie ma? A to ma. Dobra, jestem głupia. Jaka ja jestem głupia? Ja cię pieprzę. Nie, dobra, ale w sumie możemy tą kolejkę zrobić. Takie samolociki, no średnio dziki zachód, ale mam wyjebane na to. Kolejka zajebiaszczo ekstremalna to będzie. A może na tym już łańcuchu nie zrobię. Aha. Zróbmy sobie drugi taki. Aha. A nie, bo to jest pokaz, to nie chcemy. To cofnij i zrób tutaj. Kolejka nie będzie jakaś zajebiście ekstremalna znowu. Myślałam, że hajsu na to nie mam. Tak w ogóle to pójdźmy sobie test, nie? Jedzie tutaj. No wiem, nie mi zostało, no a co wam poradzę, jak to takie gówniane. Czy nie, teraz to mogę w sumie takie w górę spróbować zrobić. Czy to tutaj wjedzie? Wjedzie, dobra. Nie w tą, tylko w tą. Tu w dół, tu w dół. A bo ja znowu nie na przyspieszeniu, kurwa, nie! Nie! Wiem, że się pieniądze kończą. Czemu nie mogę wziąć większego kredytu? Gunwo! Ile? 800. Dobra. To poczekamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No! W ogóle co za kurwa debil wymyślił, żeby tak sobie można było tak po prostu o tak usunąć kolejkę. Przy okazji wyciągarkę na maksa.
O. Walić komunikaty, walić pracowników, muszę skończyć kolejkę. Później się kurwa nimi zajmę. Nie, ale naprawdę muszę zwracać uwagę na te komunikaty. W sumie wrócimy do tej kolejki za moment. Ogarnijmy sobie tych ludków. A dajmy im wszystkim po tym. Ja to coś robi. I w ogóle jeden dozorca nam odszedł, nie? Ale na razie nowego nie zatrudniam. Jak tam moja ocena parku w ogóle? Jest czysto. No jest okej. Dobra, wracajmy do kolejki. No, zbliżamy się, słuchajcie, do kwoty. To tam. O, mogę dokończyć, dobra. Słuchajcie, weźmy sobie na normalny ten i przejedźmy się na... Nie ten wagon. To jest chyba początek. No. Dobra. Jak to wypadło na testach? Halo, kolejka. O! Wszystko ładnie. Pięknie, tylko... Aha. Może bym tak zrobiła wyjście i wejście. To. Dobra. Nie, dobra, dawaj jeszcze. Nie, kurwa. No czemu nie mogę na nią kliknąć? No co za Aha, bo ja nie droga w ogóle, nie. Jezus Maria, weź to, otwórz za... Za 5. Dobra, za 4. Kingoszka, to zrób od razu do mnie zakupy. A, jestem zajebista, nie? Czemu ludzie nie idą? Ma to kurwa ławka na drodze. Nie, to już trzeba być naprawdę mną. Tu może sklepy jakieś postawimy. Coś tu ludzie mi za bardzo nie idą. Taka fajna kolejka, ludzie nie walą drzwiami i oknami. Ludzie są... Aha, dziwni. Siema Balin. No dobra, w końcu ktoś tu idzie. Teraz zobaczymy, czy nie za droga.
Adrian, wiem. Dobra, zaczynają włazić. A, no przyspiesz kina, rzeczywiście. Kina Lama zapomina o takich rzeczach. I moment, jest tam nagrody. No, sobie pojedzą waty cukrowej i pójdą na tą kolejkę, to dopiero będą żygać. Jak tam moje pracowniki? Ten nieszczęśliwy wiecznie. Aha, miałam drugiego stróża zatrudnić. Ej, o, dobra. Ziomek daje ci ostatnie szkolenie, nie? I mechanik mi się dzwonił, kurwa. A nie, Jezus Maria, dobra. Zatrudnij i zatrudnij. A i tego sprzątacza jednego też zatrudnijmy jeszcze. Wszyscy zadowoleni, dobra. Możemy tutaj zostawić. A w sumie jakieś atrakcje nam pewnie poddochodzi. Jezu, goń drom ryja. A dinozaury to nie. Kurwa, nie bardzo. Kto co powie na ośmiornicę na tym? W parku. A nawet nie mam funduszy na to. Myślę, że ośmiornica bardzo pasuje do klimatu westernu. Co my tutaj mamy jeszcze? Też nie bardzo. Pokaz delfinów koniecznie. No, ale takie kółeczko możemy sobie pierdyknąć. Aha, nie możemy sobie pierdyknąć. Znaczy, no za chwilę sobie pierdykniemy. Witam, witam. Nie wiem, jak się sprawdza noty kolejek. Jeszcze mam być szczera. Dobra. Wiecie co, tylko jedna rzecz mnie martwi. Jedna rzecz mnie martwi i to srogo. Wow, ile my tu rzeczy możemy sobie tam postawić, kurde. Aha, nie możemy, bo nas nie stać, kina. Zerknijmy sobie na pracowników. Co jest z tymi gościami? Kurwa, z tej. Stróżami masz szkolenie i się pitą. A Balin, bo ten już mam. Kredyt właśnie mam już zaciągnięty, nie wiem jak spłacić. Co my w ogóle jeszcze teraz mamy? Najgorzej mnie martwi to. To mam już na dwóch. Muszę mieć jeszcze jedną, ale ekstremalną mam tylko jedną chyba. Jakie noty ma ta pierwsza? O nie, też ma.
Czyli musimy zrobić jeszcze jeden roller coaster, no to jest potrzeb. Chuj kasy, no nie oszukujmy się. Nawet jeżeli byśmy chcieli zrobić jakiś gotowy projekt, w ogóle muszę zobaczyć co w projektach gotowych. No to jest na przykład 6, ale kosztuje 13. Kurwa. Nie wiem skąd ja mam wziąć na to pieniądze. Tutaj coś mi ludzie nie chcą zaglądać. Podniesiemy cenę. Kampanie reklamowe możemy porobić. Polski termit nie, bo to mi w ogóle niepotrzebne. Kampanie reklamowe chciałam zrobić. To są kampanie? Nie, tu są kampanie. Też nie, tu są kampanie. Moglibyśmy zacząć, kurde, ten kredyt spłacać. Może większy dostaniemy. Gdzie się robią kampanie reklamowe? Jesus Christ. Czemu w ogóle wszystko pootwierane? Tutaj wszystko tak, tak. Nie tu. Też nie tu. Pracownik. Ale ja mam wybudowane sklepy w tych takich pustawych miejscach. Znaczy tam, gdzie chcę, żeby ludzie mi łazili. Gdzieś to kurwa nędzę robiła reklamę. Jak jej nie ukończę? Ja nie ukończę, ja ukończę wszystko. Najwyżej poza live'em, no, żeby was nie zanudzić. Właśnie, zapiszmy ją. O, polski termin do kolejnego zapytaj kina jeszcze daleko, więc... Trzeba coś będzie wykminić, kurwa, z tym. Trzeba pewno czas na maksa. No panie, tu też nie, tu też nie, tu też nie. Ej, gdzieś mi się, kurwa, kiedyś robiło reklamę. Chyba się na tym scenariuszu nie da. Myślicie, że dostaniemy większy kredyt, jak ten spłacę? No na mojej nowej kolejce już ludzie podchodzą i się czasem cofają, bo za droga. No dobra, dajmy tam 5. Zobaczymy, co oni powiedzą na to. No, włażą. Jak im zrobię 6, to też będą włazić?
No tak nie dostanę większego kredytu, nawet jeśli spłacę, to dawaj. Już mamy 2 miliony teraz. Na razie nie mam w planach robić drunk playa. No, raczej włosy się farbuje, a nie maluje, ale sporo. Tutaj też jest duży ruch. Podnieśmy też cenę tutaj. Czy nie? A to jest za 6,60. To moją dajemy za 7. Słuchajcie, i tak włożą. Może jeszcze sklepów podostawiamy, bo tych sklepów mamy więcej. Co to wygląda w porze? Czemu nie mogę tego otworzyć? Dobra, to wywalmy to. Gdzie to się... Chabo. Dobra. Ale ja nie chcę pustych subów, znaczy nie chcę jakiś, nie wiem, multikont. Jakbym chciała, to bym sobie kupiła, tak? Zawsze chciałam mieć czapkę z shopa. Zajebista sprawa. Nie chcesz mi kupić czapkę z shopa. Znaczy, nie z shopa, tylko tam. Koszulki sobie tutaj zrobimy. Wy co tu ludzi nie ma, kolejka bazy tutaj. I coś jeszcze? Balony. Proponuję tu jeszcze zrobić bankomat i kubelę. Ej, zobaczcie, jest za 7 i wchodzą. No, Sonic będzie w środę. Na razie jest środa, sobota. Tutaj można by też było parę sklepów dostawić. Nie wiem, czy tej lampy nie muszę wypierać. Czemu to się automatycznie nie zmienia, to ja nie wiem. Odsuńmy się trochę od tego. No. Nie, nie, być. Kasą co prawda lekko stoimy w miejscu, ale no, dajemy radę. Kurwa, kaczki mnie wystraszyły. Zajrzyjmy do pracowników.
Strażnik w dupach wam się przewraca. Ale dobra, reszta jest zadowolona. Dinozaury i dziki zachód, no nie bardzo. No nie, 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 za duże, zdecydowanie za duże. Ej, ta ośmiornica mnie korci. Nie wiem, czy tu ludzie dojdą, ale no. Warto spróbować. Oj tam boli, no i tam, oj tam. Dlaczego nie mogę tego tutaj... Dobra. Zróbmy to prosto. Teraz wyjścia nie będę mogła zrobić przez tą chatkę. Okej. Mamo ośmiornica. Come on. Wiecie co? Zrobimy sobie jeszcze jedną rzecz. Gdzie to było? Wygrywam jakieś nagrody. A, rzeczywiście, dobra. Nie, sorry, ja słabo ogarniam te komunikaty jeszcze. Muszę się przyzwyczaić. Gdzie my nie mamy sklepów z napojami? Tutaj nie mamy sklepów z napojami. Tutaj na wejściu możemy dorzucić jeden z napojami. Z lemoniatką, proszę bardzo. Gdzie tu rzucili na byki? Na moją kolejkę. Chociaż nie, no włażam dalej, dobra. Już się martwiłam, że przestali. Proszę, ośmiornica działa. Zrób test ośmiornicy. Dobra, to czekajcie, niech się przestanie kręcić. Dzieci próbujące wejść wyjściem są zajebiaszcze. Jak się cieszą. Do pożygania totalnego. Ej, zajebista jest ta ośmiornica. No proszę bardzo, test ośmiornicy zrobiony. Tą przestrzeń tutaj zostawimy chyba na jakiś roller coaster, kurwa. Czy my w ogóle mamy jakieś coś może z jakiegoś tańszego? Coś, jakiś roller coaster, ale taki, żeby miał... To ma 5, to nas nie jara, nie? Bo musi być 6. Nie, musi być 4. To ile to cudo kosztowało? Jest jakaś taka w miarę tania kolejka. 9. No to by nam pasowało. W ogóle czy my to gdzieś jesteśmy w stanie zmieścić? To też jest, wiecie. No kurwa nie. Nie ma w ogóle opcji, żebym to gdzieś zmieściła. No, dobrze było na tyle. Co my mamy tutaj?
5. Też nie. Tutaj też nie. Słuchajcie, powiem wam, że będziemy mieć przejaja z tym. A mini coaster? Fakt jest, mini to jestem... Ich. To jest masakra. Nie wiem, czy my będziemy w stanie coś gotowego, kurwa, zrobić. I czemu te gotowe kolejki są takie wielkie? Co za gówno? Nie chcę budować, bo po pierwsze wiem, że braknie mi kasy na bank. Czy my to sprawdzaliśmy? Jest kurwa za dużo, no. Szlak. Szlak, szlak, szlak. Ja wreszcie skończę na tym, że będę musiała coś wybudować. Dobra, no to... Myślę, że zrobimy tą zwykłą. No to będzie masakra. Nie. Ma być takie czerwone, czy coś tu z Michała? Nie wiem, chyba ma być. Dobra. Co nam zostało? Tylko ekstremalność, a nie. Też trzy. Kurwa. Tutaj w ogóle coś działa sobie, mijaja. Ej, ale chyba te płotki też są nasze, więc... Pójdźmy od razu test. Nie wiedzę. Dobra. Jeszcze to dopiero skręt. Dobra. No, no to już nie podjedzę. Nie, to nie ma być przechylone, to ma być chyba lekko po zakręcie. Nie. Ty, co ty kminisz, ziomek? Czemu kolejka się to zatrzymała? Przecież ten zakręt był tam dobry. Tego nie mogę tu postawić, ale dlatego, że ten domek, czy nie mogę, bo nie mogę. Nie mogę. Nie w tym momencie. A pod to podjedzie? Nie. Wow. Tak z ciekawości. Nie.
Jakby to tu zrobić jeszcze wyższe? Chociaż nie no, już wyższe nie będzie. Spadu też większego nie zrobimy, dobra. A pod to podjedzie? Kurwa, pod to podjedzie, słuchajcie, nie jest źle. O, i teraz to w górę na łańcuchu. W boczek też nie, w ten boczek też nie. Ten boczek też nie. A tutaj? Aha. Ej, ale tu chodzi o te płotki, czy o co? O tych płotków. A teraz? Co tu mi znowu stoi na drodze? A że to, że lampa? Powiedzcie co, zróbmy im tu drogę. Ktoś może wytłumaczyć to, co się tu kurwa przed chwilą stało? Czekajcie. Ogarnijmy se ludzi. Zatrudnimy sobie jeszcze z dwóch mechaników. Dobra. Teraz możemy wrócić do budowania tej kolejki. Dobra, my byliśmy tutaj. Za daleko. Ha, to mi się tu nie zmieści. O, ale w tym się zmieści. Tylko czy to tu dojedzie w ogóle? Czekajcie, ogarnijmy se to. A no i prędkość wyciągarki na maksa. Dobra. Ale ja nie chcę wylatywać w powietrze, ja chcę skończyć tą kolejkę. Dobra, tylko teraz... Dlaczego muszę tak to zrobić? A ja tego nie chcę robić. Dobra. Czemu tak? Nie, 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 nie. Ale ona mi teraz musi skręcić w drugą mańkę. Teraz musi iść prosto. Żeby się z tą nie zabiła znowu. W tą nie zrobię, w tą nie zrobię. W tą zrobię, ale później z tego nie wyjdę, ale w tą mogę zrobić.
Dlaczego muszę robić... Krab. To nie. Jakbyśmy ją już jakoś spróbowali skończyć. Co zróbmy, tak zobaczmy, jak nam wyjdzie ten test. To jest to. O, haj, haj, dobra. Słuchajcie, to nie jest zła kolejka. Zaraz się nią przejedziemy. To teraz tak. Już mamy czas przyspieszony, wszystko ogarnięte. Dobra, otwórzmy to. Dobra. To robimy sobie czas normalnie i jedziemy. To jest taka duża ta kolejka, ale myślę, że wygląda całkiem nieźle. Znaczy to może jechać? Dobra, przyspieszmy trochę czas. Trochę bardzo przyspieszmy. O, jaką ja zostawiłam tu cenę? Bo... Przecież teraz to już jest bez znaczenia tak naprawdę. Ja wiem, że zawsze może być lepiej, ale to jest mój drugi dzień grania w Roller Coaster Tycoon. To jest chyba mój czwarty czy piąty roller coaster w ogóle zbudowany, więc... Myślę, że nie jest źle. Nie, trzeć ryja! Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Słuchajcie, mamy to. Zwyciężyliśmy. Zrobiliśmy wszystko, co jest możliwe. Kolejka jest taka, no, długa, ale... No, nie powiedziałam, że jest zła. Dobra, więc... Cóż. Hasło końcowe na dzisiaj to... Dziki Zachód. Widzimy się już jakoś na kolejnym live'ie niedługo. No i właśnie, kina nie dasz rady, zacznij sobie od nowa. Pff, ja nie dam rady. Ja zawsze daję radę. Dziki Zachód, trzymajcie się i cześć!